Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz. Słuchajcie więc, domu Dawidowy. Czyż to mało wam naprzykrzać się ludziom i uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwaj jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Myślę, że opatrzność Boża tak właśnie to zaplanowała Pan Bóg w swojej mądrości, że urodziny księdza Franciszka Blachnickiego właśnie są w Wigilię tej uroczystości, zwiastowania Pańskiego.
uroczystości, która tak myślę jest jakby, może tak stać się takim sercem domowego kościoła, czy ruchu Światło Życie. Bo tutaj w tej uroczystości, w postawie Maryi zawarte jest to, o czym mówił ksiądz Franciszek, ten nowy człowiek. Tak bardzo mu zależało na tym nowym człowieku. Nowym to znaczy odnowionym przez łaskę Bożą, odnowionym przez Boże działanie, przez Bożą obecność. Nowy człowiek, który ma nowe serce, który kieruje się tym, czym się kierował sam Chrystus, to znaczy miłością. Nowy człowiek to chrześcijanin, ten prawdziwy, byśmy powiedzieli, z krwi i kości, nie tylko z metryki chrzcielnej, tylko ten prawdziwy chrześcijanin. I dzisiaj Maryja staje przed nami jako ta pierwsza odnowiona, jako ten prawdziwy wzór chrześcijaństwa, staje przed nami jako nowy człowiek. Dlaczego? Bo ma życie w sobie. Bo otrzymała życie Boga, Boże życie w sobie. I piękne jest to w tej Ewangelii, że Bóg wychodzi pierwszy. On jakby nie czeka na zaproszenie nikogo. Nie czeka na jakieś potrzebne znaki. Tylko Bóg pierwszy wychodzi z tą inicjatywą niejako odnowienia życia. Jemu zależy bardzo mocno na tym, żeby Syn Boży przyszedł na świat. Jemu zależy na tym, żeby przyszedł w życiu Maryi. Jemu na tym zależy, żeby Jezus rozpoczął swój żywot jak każdy człowiek. Od niczego. Od drobinki. Nawet imię Maryja znaczy, są różne tłumaczenia, ale znaczy takie nic. Coś małego. Bóg tak właśnie wybiera, taki los wybiera. I Maryja jest obrazem Kościoła. Tak mówią ojcowie Kościoła, że to, co mówimy o Maryi, możemy powiedzieć o Kościele i odwrotnie. Co mówimy o Kościele, możemy mówić o Maryi. I kiedy dzisiaj mamy ten obraz, że Bóg wychodzi pierwszy z tą inicjatywą, z tym pomysłem do Maryi, z darem Jezusa, to my wiemy o tym, że to jest zapowiedź tego, co się dokonuje dzisiaj i co chce się dokonywać dzisiaj w każdym z nas. Że Bóg przychodzi do nas właśnie z tym darem. Z darem nowego serca. Z darem życia Bożego. Życiem w Bogu. Z darem Jezusa. I może nam się to wydawać, że to jest takie nudne trochę życie i chrześcijaństwo, no bo co ono zmienia, że Jezus, że Bóg chce dać nam Ojciec swojego Syna. Co to zmienia? Co to zmieniło w życiu Maryi? No zmieniło wszystko. Całkowicie. Odmieniło jej codzienność. W jaki sposób? Że Maryja w momentach trudnych, w momentach krzyżowych, tragicznych, w momentach, kiedy normalnie człowiek powinien się poddać, przeklinać swój los i oprawców, Maryja ma pokój. Jakby wyprzedza tą modlitwę Jezusa, który przychodzi do zatrwożonych uczniów i mówi: pokój wam. Spokojnie, ja jestem. I Maryja właśnie taki dar otrzymała, dar pokoju, dar zgody na takie życie, jakie właśnie ma. Otrzymała dar pewności, że Bóg trzyma ją w swoich rękach. I to jest ten dar, który Bóg chce udzielić także i nam. Dar nowego życia, który wychodzi skąd? Skąd się bierze? Z
wolnej, nieprzymuszonej woli Boga, bo Bóg tego chce dla nas. Bóg chce dla nas nowego serca. Bóg chce nie tylko, żebyśmy zapełniali kościoły, bo dobrze jest być w kościele, tylko Bóg chce, żebyśmy mieli nowe życie, to znaczy, żebyśmy przeżywali życie jako nowi ludzie, jak Maryja. Spokojem serca. Zawsze. Z pewnością, że Bóg się zatroszczy o wszystko. Że jestem w Jego rękach. Bez przeklinania oprawców i wrogów. Bez przeklinania swojego losu i bez przeklinania Boga. To jest nowe serce, które Bóg chce nam dać. Za darmo. Za darmo. Myślę, że dzisiaj każdy z nas, jeżeli byśmy spojrzeli na swoje życie, na swoją codzienność, to widzimy w sobie takie pragnienie, żeby coś w życiu mogło się zmienić, wydarzyć, żeby ten los, jak to nazywamy, do nas się zaczął uśmiechać. Ale los nie musi się do nas uśmiechać, bo Bóg jest z nami. I dzisiaj przez to zwiastowanie Bóg chce to powiedzieć, że On przychodzi do nas. Mnie zawsze osobiście, tak bardzo osobiście, w tym czytaniu, ja to, jak tą Ewangelię czytam, to zawsze mam to samo. No, nic się widocznie nie zmieniam, nie wzrastam może, ale ja tutaj widzę, że Bóg nie pyta o nic i to jest cudowne. To jest cudowne, że Bóg nie przychodzi z propozycją, nie mówi, kładę przed Tobą dzisiaj, wybierz co chcesz. To jest już Nowy Testament. To jest nowe prawo. To już jest nowe prawo. Jezus mówi, Bóg mówi, przychodzę, żeby Ci zwiastować. Urodzisz Jezusa. A właśnie niepokalane poczęcie Maryi było tym darem, że Maryja się nie zastanawiała nad tym, czy przyjąć Jezusa, czy nie przyjąć, bo nie miała grzechu. Bóg mógł jej to powiedzieć. Maryjo, już jest ten czas. Daję Ci Jezusa. Jedyna wątpliwość Maryi to była taka ludzka. No, nie mam męża. No, dzisiaj może nikt by się tym nie przejmował, że nie ma męża. Ale Maryja, nie mam męża. Ona się nie zastanawiała. Przemyśla to. Panie Boże, daj mi 3 dni. Zobaczymy. Plusy, minusy. Co mi się opłaca? Nie. Dlaczego Bóg nie pyta Maryi, czy przyjmie Jezusa? Bo tu chodzi o Jezusa właśnie. Bo Jezus ma moc dać nam nowe życie, nowe serce. Bo nie ma wyboru między Jezusem a światem. Jezus jest dla nas jedynym darem, jedynym prawdziwym wyborem. Wszystkie inne wybory to są złudzenia. Tylko Jezus. Większość z nas jest we wspólnocie. Więc mogę Wam tak powiedzieć, że nie ma innej opcji. Jeśli ktoś ma złudzenie, że wolność polega na wyborze między tym, co ja chcę sobie sam zafundować, a tym, co daje mi Kościół, czy Bóg, Jezus, to jest kłamstwo. Nie ma takiego wyboru. To nam wmawia ten świat. Jest Jezus albo ciemność, albo otchłań. Dlatego Bóg mówi Maryi, urodzisz Jezusa i Maryja mówi, amen, tak, bo ona wie, że to jest właśnie to dopełnienie jej wolności. To jest, ona czekała te 12 czy tam 14 lat z utęsknieniem, żeby w końcu zakwitnąć. I mówi, w końcu, amen, niech tak się stanie. I
dzisiaj Bóg przychodzi do nas z takim właśnie darem. Mówi, przyjmij Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Jedynego. Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Odrzuć wszystkie bożki. Jest jedyny Bóg, jedyna wolność. Po to, żebyś mógł zakwitnąć. Żeby Twoje życie było inne niż życie ludzi tego świata. Żebyś umiał przyjąć wszystko, co ja Ci dam. I żebyś wierzył, że wszystko jest dobre. Że wszystko jest dobre. I Maryja się na taką drogę zgadza. I dzisiaj jeszcze to słowo mówi właśnie o jednym, o tym, o czym wspomniałem na początku mszy świętej. O tym małym tak. Ewangelie mają tyle stron, tyle rozdziałów, a tam jest tylko ten jeden wyraz, tak, który zmienia całą Ewangelię, całą Biblię, cały świat, wszechświat, wszystkie dzieje świata. Jedno tak. I nie dajmy sobie wmówić, że nasze małe tak nic nie znaczy. Że kiedy dzisiaj stoi przed Tobą Bóg, Jezus, i zaprasza Cię do tego, abyś poszedł za Nim na całość, abyś wybrał tylko Jego, odrzucił wszystko, co Nim nie jest, to nie myśl sobie, że to nic nie znaczy, że Mu dzisiaj nie odpowiesz. Albo że się zastanowisz. Bo może się okazać, że Twoje tak dzisiejsze zmieni cały Twój los. Zmieni wszystko w Twoim życiu. Może właśnie dzisiaj stoisz na takim brzegu i podpływa do Ciebie Chrystus na łodzi i mówi, chodź. Masz minutę, zastanów się. Powiedz Jezusowi tak dzisiaj. On chce Cię wyprowadzić nie w las, ale na głębie. Chce, żebyś zmienił, może inaczej, On chce zmienić Twoje życie. On chce dać Ci nowe serce. Słyszeliśmy ten życiorys przed mszą świętą ojca Franciszka. To nie było łatwe życie. Słuchałem niedawno, już naprawdę kończę teraz, takiej konferencji, rozmowy, która była w telewizji Dom Józefa. Tam był ksiądz Daniel, ksiądz Michał, jeszcze kilku księży. I tam ksiądz Daniel powiedział takie bardzo proste słowo, które mnie poruszyło. On mówi tak, nie było nic pociągającego w księdzu Franciszku. No spójrzmy. Tak po ludzku, nic pociągającego. Sposób mówienia nie był pociągający. Nie porywał poprzez, chociaż porywał, ale poprzez sposób mówienia ludzi. Nie porywał. Ale szły tłumy. Dlaczego? Bo to jedno tak zaowocowało. Bo Bóg wziął jego życie w swoje ręce. Wszystko, co się działo w jego życiu, było działaniem Bożym. Wszystko. Nawet to, jak trafił do więzienia. To było Boże działanie. Jeśli powiesz Bogu tak, jedno małe, to Pan Bóg będzie robił wielkie rzeczy, nie tylko w Twoim życiu, ale także przez Twoje życie, przez Twoje ręce. Nie czekajmy do jutra. Dzisiaj jest ten wieczór, kiedy Bóg Cię zaprasza, aby jak Maryja powiedzieć Mu zdecydowane tak na wszystko, co jest Twoim życiem.